panie Bartku, drugi sezon. Dzień dobry. Mhm. No i nowe wyzwania dla Bartka. On taki troszkę samotny został w tym drugim sezonie. Jaka jest jego przyszłość teraz? No po tych jego wygibasach to nie dziwię się, że został samotny. Ale w tym sezonie będzie bardziej psychologicznie pogłębiony. Rzeczywiście po tych kłamstwach, które go umotały w jakieś dramaty rodzinne. I nie tylko rodzinne, zawodowe również przecież, bo jest samotny. Został pozbawiony stanowiska dyrektorskiego szkoły. No próbuje jakoś złapać oddech. Zarówno ten rodzinny, jak i właśnie zawodowy. Ale Gajewski jest takim przykładem zachowań, które są pod powierzchnią, to znaczy takich złudnych tematów. Mianowicie dla świata jest dobrym ojcem, mężem, szanującym się, szanowanym i zaangażowanym nauczycielem, dyrektorem szkoły, a jednocześnie zdradza żonę swoją z uczennicą ze swojej szkoły. I moralnie to nie jest pierwsza zdrada. No więc moralnie ten bohater jest no mocno umoczony. Jakby wiadomo, że każdy go skreśli. Skreślamy go tak naprawdę z takiego naszego wzorca moralnego, z moralnego punktu widzenia. Ale gdzieś też scenarzyści i ja też, reżyser, próbujemy bronić tej postaci. No. Gajewski zaczyna zadawać sobie pytania, dlaczego ta sytuacja tak wygląda. To znaczy on wraca do przeszłości, spotyka się z matką, żeby o tym chwilę pogadać, porozmawiać. Te rozmowy nie są łatwe, one emocjonalnie są niezwykle wymagające. Zresztą z Dorotą Kola, która gra moją matkę, no te sceny realizowaliśmy bardzo długo. Mieliśmy sporo czasu na to, żeby je dobrze psychologicznie poprowadzić też. Więc to spotkanie też rzuca światło na jego rzeczywistość. Co jest dla mnie no niezwykle interesujące dla aktora. Mimo, że taplam się w mroku, że ta postać się tapla w mroku, to jest gdzieś jakieś światło takich ludzkich zachowań jednak. No poza tą historią jest historia jego żony Marty i ich dziecka, które jest porywane przez naszą opiekunkę, potem powraca, no ale ciągle będą zadawane pytania wokół tego dziecka. I do końca nie będziemy wiedzieć, co się z nim będzie działo jeszcze. No poza tym jest oczywiście Ola, czyli uczennica mojej szkoły, z którą też mam dziecko, czyli ten bohater mój też ma dziecko. Więc też chcemy zadać pytania, co się wydarzy, czy będą razem, jak będzie wyglądało wychowanie i tak dalej. Więc widz, chcąc nie chcąc, będzie się jakoś przeglądał w tych postaciach, no, bo ta historia szkoły, czyli zawodowego środowiska, możemy przenieść, czy widz będzie mógł przenieść sobie na inne środowisko, oczywiście, w którym żyje i w którym pracuje. Podobnie jest z rodzinnymi naszymi historiami bohaterów. Te historie można sobie przenieść gdzie indziej w swoje rodziny. Więc myślę, z tego punktu widzenia dla widza to może być bardzo ciekawe. No, ale to chyba jest zadanie każdego serialu czy każdego filmu, żebyśmy mogli zobaczyć siebie w tych postaciach. No poza King Kongiem oczywiście i paru innych animowanych filmach. No. Chociaż przecież cechy zwierząt są mocno, czy cechy ludzkie są mocno odwzorowane potem w cechach animowanych filmów zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawe. No. Czy to dziecko, które pojawia się w rodzinie Gajewskich, jest w stanie naprawić relacje pomiędzy Martą a Bartkiem? No tego nie wiemy i to jest akurat bardzo dobre pytanie, bo widz będzie mógł śledzić, będzie takim śledczym, co się tam wydarzy, albo będzie mógł sam wrzucać swoje rozwiązania w tę historię. Czy rzeczywiście im się uda, czy im się nie uda. No, ja nie jestem ekspertem, psychologiem, żeby móc odpowiedzieć, czy im się uda, czy nie, no, bo sytuacja jest super skomplikowana. W takich patchworkowych rodzinach nie wiadomo co, jak, gdzie tutaj. Tutaj 10 godzin, a tutaj 5 godzin, albo tutaj 12 godzin i tu 12 godzin. No to jest bardzo, bardzo taka zagmatwana sytuacja. No ale trzeba teraz wypić to piwo, które się naważyło, tak? Mówię o Gajewskim.